Gdy bogacze stali się jeszcze bogatsi, a wśród biednych zapanowało prawo pięści, rząd w końcu wyraził zgodę na to, aby bogaci mieli własne władze. W całym kraju bogaci zamienili swe ekskluzywne dzielnice w strefy ognia. Prawo było inne dla tych, którzy znajdowali się wewnątrz strefy ognia i inne dla tych na zewnątrz. Działalność kryminalna rozprzestrzeniła się w strefach ognia jak rak. Rząd nie mógł jej przeciwdziałać, bo nie miał takiego prawa. Kryminaliści robili obchód ulic. Zbrodnia stała się prawem. Występują. Strefa ognia. Spóźniłeś się, Marcos rozwinął działalność kryminalną. Teraz pracuje z ludźmi spoza strefy ognia. Nie wiemy z kim. Musimy go powstrzymać. Nic teraz nie możemy zrobić. Wiem, strefa ognia nie podlega jurysdykcji FBI. Oficjalnie nie. Możemy dostać jego ludzi spoza strefy? Z tym też jest problem. Nigdy bym nie zgadł. Tak samo chcemy dostać Marcosa w nasze ręce, bez żadnych wpadek. Dla mnie to tylko jeszcze jeden kryminalista. Kryminalista, który ma wpływowych przyjaciół w biznesie, może nawet w rządzie. Nie jesteśmy pewni. Chcesz powiedzieć, że musimy być ostrożni? Wiem tylko tyle, że nazwisko Marcosa robi zamieszanie na górze. Cała ta strefa ognia to jedno wielkie bagno. To polityka. Ja się z nią nie zgadzam. Agent Franklin jest teraz w strefie ognia, nieoficjalnie. A dostęp do jednej z elektronicznych bram, to ci powinno ułatwić zadanie. Już nie pamiętasz, że mnie zawiesiłeś za to, że kiedyś tam poszedłem? Cały czas jesteś zawieszony. Dzięki temu nie musimy brać za ciebie odpowiedzialności. A więc idę tam nieoficjalnie? Dokładnie. Chcę się odegrać na Marcosie? Tak. Ty i agent Cooper. Dlaczego ona? Ma tam własne zadanie. No tak, jej brat siedzi w pudle za to samo, co ja mam zrobić. Możecie się mnie całkowicie wyprzeć. Po prostu nie wpakuj się w kłopoty. Wiesz, o co mi chodzi? Gdzie twój ojciec? Tam. Idź go poszukać. I nie rozmawiaj nigdy więcej z nieznajomymi.
Nie ruszaj się. A co, jesteś gliniarzem? Ręce do góry. Na dach. Szerzej nogi. Jestem z FBI, ty dupku. Odwróć się. Czego chciałeś od tej dziewczynki? O cholera! Za późno. Tak, chyba masz rację. Czego chciałeś od tamtej dziewczynki? Odpowiedz, bo się wkurzę. Chciałem ją zabrać do strefy ognia. Po co? Marcos mi kazał. Myślałem, że Marcos zajmuje się bronią, a nie porywaniem dzieci. Nie wiem. O Boże. Pozostały trolach. Fala przestępstw już od 3 dni ogarnia strefę ognia. Ale jak dotąd gubernator nie podjął żadnych działań. Major Richard O'Brien twierdzi, że gubernator Vogler boi się stracić głosy wyborców. Dodał także, że nie powinniśmy tego dłużej tolerować. Wydaje się, że major sam jest zainteresowany stanowiskiem gubernatora. W dalszej części programu Jack i prognoza pogody. Chyba możemy spodziewać się burzy. Wiadomości lokalne. Ponoć władze straciły kontrolę nad strefą ognia. FBI i policja stanowa nie mają tam jurysdykcji. Wojsko nie wkroczy do strefy. Fala przestępstw rozprzestrzenia się w strefie ognia od 6 dni, ale gubernator nie podjął żadnych działań. Muzyka. Zdjęcia. The mayor went on to say that the public should not tolerate this lack of leadership anymore. It sounds like the mayor's bucking for the governor's job. For the third time this week, violence has erupted within the safety zone at Film 11. The mayor went on to say that the public should not The safety zone is rumored to have been out of control in a wave of criminal activity. The
FBI and state police have no jurisdiction. And now the military has been called in to break the... Here are the boundaries of the safety zone where the military has been called in to keep order. While Congress is deciding whether to break down the barriers. Governor Wagner is in great protest over this. Scenariusz. Reżyseria. Zostaliśmy tu wysłani, żeby sprawdzić, co się dzieje. To miała być idealna strefa dla bogatych, bez ingerencji rządu. Wszystko w rękach prywatnych. Szpitale, szkoły, nawet policja. Wkrótce jednak pojawili się tu przestępcy. Teraz strefą rządzą handlarze narkotyków i alfonsi, a my nie możemy nic zrobić. Nie powinno nas tu nawet być. Jimmy? To agent Valentino. Valentino. To ja, to jest Cooper. Nie jesteśmy tu mile widziani. Wydostaniemy cię stąd. Rozwalili mój samochód. Bradley się wścieknie. Nie przejmuj się samochodem, dostaniesz drugi. Podobno Bradley cię odsunął. I tak, jesteśmy tu nieoficjalnie. Zaczekaj. Pod samochodem jest elektroniczny przyrząd, który otwiera bramę. Trzymaj się, Franklin. Szukasz czegoś, stary? Może ci pomóc? Słuchajcie, nie chcę kłopotów. Za późno, łajdaku. Chodź tutaj, twardzielu. No chodź, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie macie dość?
Wiedziałem, że mnie tu wysłali, bo byłem zawieszony. Gdyby coś nie wyszło, mieli wytłumaczenie. Mogli się mnie po prostu pozbyć. Nikt nie nadstawiał za mnie swojej skóry. To był idealny plan. Ja chciałem tylko dorwać Marcosa. Było mi wszystko jedno jak. Stąd nie ma wyjścia. Macie odciąć wszystkie sygnały wchodzące i wychodzące ze strefy. Żadnych telefonów, radia, telewizji, nic nie dotrze poza ten parkan. Nawet pieprzone walkie-talkie, jasne? Tak jest. Ty, chcę ludzi co 30 metrów naokoło tej pieprzonej strefy. Nikt nie może tam wejść ani wyjść. Odpowiadasz za to własnym tyłkiem. Zrozumiano? Musisz się tam dostać. Zostaw go, skurwielu. Co tu robicie, do cholery? Majorze? FBI nie ma tam nic do gadania. Wszyscy wiemy o waszych tajemnych misjach w strefie. I wiemy o waszej agentce. Wszystko spieprzyła, teraz nasza kolej. Przyjemność po mojej stronie. Zamknij się, ty i cała reszta. Macie się stąd natychmiast ulotnić. Zrozumiałeś? Wszyscy mamy swoje zadania, majorze. O Boże, moje rozkazy pochodzą prosto od prezydenta.
A więc, agencie Cooper, wkrótce się przekonamy, ile naprawdę znaczysz dla FBI. Jedziemy. Nie znoszę zimna. Cholera! Ten pieprzony prezydent myśli, że może zająć moją strefę. Macie się postarać, żeby nic mi się nie stało. Jeśli nie, to pożałujecie. Zabierzcie tę dziwkę i przyciągnijcie ich uwagę. A jeśli musicie kogoś zabić, to trudno. Po prostu zwróćcie na siebie uwagę. Co mam im powiedzieć? Co masz powiedzieć? Powiedz, że do jutra w południe chcę helikopter, albo potnę ją na kawałki i wyrzucę resztki za ogrodzenie. Niczego nie dostaniesz. Zabierajcie ją. Musimy znaleźć sposób, żeby się stąd wydostać. Wygląda na to, że nasi przyjaciele nas opuścili. Tu agent Valentino. Proszę zaczekać. Łączę pana z gubernatorem. Valentino? Tak, panie gubernatorze. Jesteś w samochodzie? Tak. To dobrze. Wszystko powinno się udać. Wiem, że nie zgadzasz się z naszym planem, ale mogę liczyć tylko na ciebie i twojego partnera. To szczególne okoliczności. On nie jest moim partnerem. Co powiedziałeś? Nic takiego. Dobrze, muszę już skończyć. Będę tego żałował. Mówiłem, że kiedyś cię dorwiemy, gliniarzu. Zawsze tak mówisz. Jesteś nowy? Pieprz się. To ty się pieprz. Jeszcze jeden. Hey, Mo. Little trouble? Masz kłopoty?
Niezupełnie, ale znów się spóźniłeś. Jest jeszcze jeden tam na górze, śpi. Wielu facetów zasypia, jak ty się pojawisz. Co to? Od gubernatora. Powodzenia, gliniarzu. Dobre wiadomości. Wspaniałe. Nie wiem, o co tu chodzi. Gubernator wykonuje jeden telefon, już mnie tu nie ma. Tak po prostu. Cholera, gdybym wiedział, że to takie proste, już dawno wysłałbym cię do budki telefonicznej. Nie wiedziałem, że masz żonę. Już nie. Chodź, wyprowadzę cię. Co tu robisz? Siadaj, podwiozę cię. Nie, dzięki. Nie wygłupiaj się. Jest za zimno na spacery. Wsiadaj. Ten list od gubernatora jest prawdziwy? Tak, jesteś zwolniony. Jakieś wtyczki? Jedna czy dwie? Jeśli chcesz pozostać na wolności, to lepiej wsiadaj. Gdyby nie ty, to by mnie nie zamknęli. To twoja pieprzona wina. Moja wina? Tak, mogłeś kłamać. Wsiadaj do tego cholernego samochodu. Ja poprowadzę. Nie ma mowy, wsiadaj. Tylko nie trzaskaj drzwiami. Nie dotykaj stereo. Zaczekaj, co tak się śpieszysz? Czego tu szukamy? Coś tu nie gra. Nie pieprz. Gubernator Vogler. Pan Valentino. Przepraszam, panie gubernatorze. Nie ma o czym mówić. O co tu chodzi? Próba, panie Valentino. Słyszałem różne rzeczy na twój temat, ale chciałem to zobaczyć na własne oczy. Teraz wiem, że możemy na tobie polegać. Rozumiesz? Spokojnie, panowie. Zaraz zejdę. Musimy pogadać. Jak ci na imię? Ronda. Pewnie wielu facetów już ci mówiło, że to piękne imię. Wielu.
Ja się nazywam Tommy Cooper. Przepraszam, że przerywam. Agencie Cooper, to dobrze, że mógł się pan do nas przyłączyć. Ex-agencie. I to nie ja się do was przyłączyłem. Sami mnie przywieźliście. Tak. Przepraszam za to przejęzyczenie. Zabrali wam oznakę. Wiem, kiedy mi zabrali. Na wiosnę 99 roku, chociaż Marcos zabił jego żonę i dziecko. No tak, na wiosnę w 99. Kiedyś był pan zupełnie jak Kodżak, pomijając tę samą błazenadę w heroicznym stylu. Robił pan wszystko, co było w pana mocy. Nie przejmował się pan zbytnio prawem, jeśli chodziło o wykonanie zadania. Czasami wdepnie się w gówno. To prawda. Ale zastanawia mnie, dlaczego w ogóle wstąpił pan do policji i to do FBI. Tak? Może pan myśleć, co chce. Ale ja wiem, że byłem w tym dobry. A legalność? Pieprze legalność. W porządku. Chciałem tylko rozprostować nogi. Był pan dobry, ale nie ostatnim razem. Przekonał pan swego obecnego tu kolegę i partnera, żeby poszedł z panem do 17 strefy ognia. Zupełnie nielegalnie, szczególnie dla agenta FBI. Powiedział mu pan, że chce tylko porozmawiać z Marcosem. Ale jak już znaleźliście się w jego domu, chciał pan zastrzelić Marcosa. Niestety, nie zabił go pan. Przeszkodzono mi. To była dziewczyna? Tak. Strzelając do Marcosa, wplątał pan swego partnera w próbę zabójstwa. Pan dostałby 7 do 10 lat więzienia. I chociaż pan Valentino zdołał przekonać sąd, nie został oskarżony o próbę zabójstwa. Jednak został odsunięty od wykonywania pracy i teraz musi uczyć młodych adeptów FBI w jakiejś niedzielnej szkółce. No tak, rzeczywiście, był pan dobry. Dlaczego tu jestem? Dlatego, że chcę, aby wrócił pan do strefy ognia i przyprowadził mi Marcosa. Żywego. Dam panu za to wolność i postaram się, żeby agent Valentino odzyskał swą starą pracę. A jeśli odmówię? Ma pan takie prawo. Proszę w końcu o coś, co nie jest zgodne z prawem. Wróci pan do więzienia, a agent Valentino znów będzie uczył młodych agentów. A ja oczywiście zaprzeczę, że ta rozmowa miała miejsce. Panie Cooper, proszę mi pomóc. Do momentu pańskiej wpadki uważano, że Marcos zajmuje się tylko międzynarodową sprzedażą narkotyków, bronią i podrabianiem pieniędzy. Ale od roku wiemy, że rozwinął interes w dużo bardziej perwersyjnym kierunku. Kierunku, który jemu samemu sprawia dużą przyjemność. 10 miesięcy temu sprzedał tę dziewczynę pewnemu wpływowemu facetowi. Nie wiemy, jak to zrobił. Proszę, panie Cooper. Ładna, prawda? Tak, ładna. Facet, który ją kupił, pokroił ją na kawałki, po trochu. Przez cały czas żyła,
Mogła więc usiąść z nim przy stole i patrzeć, jak zjada jej ciało. Czy dobrze mnie pan rozumie, panie Cooper? Pańska siostra Kristen jest bardzo ładna. Co ma do tego moja siostra? Miałem ci o tym powiedzieć. Dwa dni temu poszła do strefy ognia, żeby obserwować Marcosa. Żyje. Musi jeszcze żyć. Jesteś pewien? Znaleźliśmy jej partnera, panie Cooper, Johna Andrewsa. Znam go. Znaleźliśmy jego ciało. A więc, panie Cooper, to dla nas obu prywatna sprawa. Ta piękna młoda kobieta była moją córką. Obydwaj chcemy, żeby Marcos odpowiedział za swoje przestępstwa. A więc jaka jest pańska odpowiedź? Musimy znaleźć jakiś bar country. To najlepsze miejsce, żeby się czegoś dowiedzieć. Od kiedy jesteś fanem country? Od kiedy byłem na wsi. Masz na myśli tę farmę? To najlepsze miejsce, żeby dostać jakiś cynk. Poza tym lubię dziewczyny w długich butach. Patrz, samochód Marcosa. Tak, i ta dzizia, co mi ostatnio przeszkodziła. Myślisz, że nas rozpoznała? Nie wiem, ale zobaczmy, dokąd jedzie. To może być łatwiejsze, niż myśleliśmy. Tak. Cholera. Zaczekaj. To jej się nigdy nie uda. A więc co powiedział major? Czy mój helikopter jest gotowy? Nie dotarłam do niego. Nie dotarłaś? Nie, coś mi przeszkodziło. To znaczy co? Właśnie widziałem Erika Valentino i Tomiego Coopera. Tutaj? W mieście. Byli w samochodzie. Layton. Wyślij kilku ludzi i przyprowadźcie ich tutaj. Trochę ich przestraszcie, ale nie zabijajcie. Chcę ich przede mną, na kolanach. Musisz się o wszystko sprzeczać. Nie potrzebujemy dwóch kluczy. Chciałem mój własny klucz. Jeśli cię zabiją, to jak dostanę się do środka? Cholernie miło, że o tym pomyślałeś.
Lepiej ze mną nie zaczynaj. To ten wóz. Zaczynamy. To niesamowite, jak wiele się zmieniło od lat 90. Na początku wyglądało to całkiem niewinnie. Kilka ogrodzeń tu i tam, nie było sprawy. Ludzie mają prawo czuć się bezpiecznie, prawda? Ale żeby zagradzać całe miasta? Cały ten cyrk z ogrodzeniami pod napięciem i kamerami to zabawa tylko dla bogatych. Gdyby cały ten szmal był równo rozdzielony między wszystkich, te zabawki nie byłyby potrzebne. Chyba masz rację. Cholera. Oni mają broń. Złaź ze mnie. Nie wolno im mieć broni w strefie. Jesteś pieprzonym amatorem? Zastrzelmy ich do cholery. Osłaniaj mnie, muszę wziąć kurtkę. Podaj mi też moje buty. A co ja jestem, twoja pieprzona niańka? Sam weź, osłaniaj mnie. Dokąd idziesz? Uciekam przez tylne okno, a co z moim samochodem? Powiem ci coś. Idź do tych facetów z karabinami maszynowymi i powiedz, że chcesz tylko zabrać swój pieprzony samochód. Przestań pchać. Pośpiesz się do cholery. Prędzej! Piękny dzień, prawda? Piękny. Piękny dzień. Właśnie to powiedziałem. Macie kłopoty, chłopaki? Co, my? Nie. Tylko nie lubimy czekać na zimnie. A nie uciekacie przypadkiem przed nim? Czy ten grat może jechać szybciej? Nie. Tyle tylko wyciąga. Daj mi broń, jestem lepszym strzelcem. Nie dam ci mojej broni. Dawaj. Nikogo nie zabiłem od 3 lat. To nie moja wina.
to jest lepsze niż seks. Kompletnie zwariowałeś? Do diabła, chciałbym mieć teraz broń. A czy przyda się dynamit? Jest pod siedzeniem, weź ile chcesz. Sam go zrobiłem. Uważaj, Val. Daj mi jeden z tych kapiszonów. Nie. Jak to nie? Nie, to znaczy nie. No dawaj jeden. Rzucasz jak twoja siostra. Ty skurwielu. Już jesteś trupem. Na co się do cholery gapisz? Zapalaj samochód, ty cholerny gnojku. No rzuć jednego. I coś, żeby to zapalić. O cholera. Co to za taniec? Nie wiem, ty jesteś miłośnikiem country. Nie tańczyliście tego na farmie? Nie ma się z czego śmiać. Co podać? Mrożoną herbatę z cytryną. Już się robi. A ty, kolego? Coś do picia? To samo co on. Szukamy faceta, który nazywa się Marcos. Zaraz wrócę. No więc? Dowiedziałeś się czegoś? Nie bądź taki niecierpliwy. Mogłoby tu być więcej dziewczyn. Ciekawe, jak wygląda to miejsce wieczorem. Popatrz tam. Niezła sztuka, nie uważasz? Jeden facet zaraz przyjdzie do was pogadać o Marcosie. A jeśli chcecie poznać tego tam, to mogę was przedstawić. Trochę za długo byłeś za kratkami, partnerze.
What is this? Co to jest? Mrożona herbata z cytryną. Chciałeś to samo co ja, a ja nie piję. Ja też nie, ale to, żeby chociaż piwo. Mrożona herbata, jesteś niesamowity. Czy pozbędę się kiedyś tego smaku z ust? Nie wiem, mnie nie przeszkadza. Jesteście tu nowi? Słuchaj, szukamy faceta, który nazywa się Marcos. Nie wiedziałem, że chcesz nas swatać. Może będę mógł wam pomóc. Chodźcie. Wiesz, nazwałeś mnie partnerem. Tak? Co masz dla nas? Co dla was mam? Ma przyjaciół. Polubicie ich. Wiecie co? Pan Marcos nie lubi ludzi, którzy zadają dużo pytań, szczególnie na jego temat. A my nie lubimy tu obcych w naszej strefie. To była dopiero zabawa. Wsiadaj do samochodu. O co chodzi? Powiem ci, partnerze. Nie jestem twoim partnerem i kim ty do licha jesteś? Clintem Eastwoodem? Wyjmij to głupie cygaro, jak ze mną rozmawiasz. Podnieś się, idioto. No więc, co dla mnie masz? Tak, proszę pana. Mała niespodzianka ode mnie i chłopaków. Agent Valentino. Drugi raz przychodzi pan do mojego domu bez zaproszenia. Nie przypuszczałem, że tu pana jeszcze zobaczę. Jesteś głupcem. Agent Cooper. Co za niespodzianka, że pana znowu widzę. Nie myślałem, że pan do mnie wstąpi. Nike, zaprowadź ich do dziewczyny. Agencie Cooper, zanim zapomnę.
Mam twoją siostrzyczkę. Jest wspaniała. Bardzo apetyczna. Niedługo stąd spływamy, więc niech wam nie przychodzą do głowy te głupie pomysły. Nic nie znaczycie. Bez dynamitu. A propos, chłopcy, ten stary z ciężarówki. Przykro mi, ale ciężarówka jest na sprzedaż. Kochanie, znajdź mi jakąś ciężarówkę. Możesz coś ukraść. Jak wrócisz, wyjedziemy. A co z... Możesz z nimi zrobić, co chcesz. Nie, zaczekaj. Zabierzemy siostrę i brata jako zakładników. Przepraszam pana. Obiad. Podawaj. A co z tym drugim agentem? Wspaniały wybór. A co z Valentino? Valentino? Zabij go. Jego własnym pistoletem. Jak chcesz. Nic ci się nie stało? Nie. Tak bardzo cię kocham. O cholera. Przepraszam. Co się z wami dzieje? Nie przywitasz się ze mną? Cześć. Taki już jest. Tak jestem. Ale co to za uściski i pocałunki? Jesteśmy zaręczeni. Zaręczeni? Miałem zamiar ci powiedzieć. Już drugi raz o czymś mi nie mówisz. Eric był moim instruktorem w akademii. No, no, no. Moja młodsza siostra i mój najlepszy przyjaciel. Czy jeszcze o czymś nie wiem? Dlaczego została przydzielona do tej roboty? Nie miał z tym nic wspólnego. To był mój pomysł. Tak, kochanie. O Boże, oni tak na poważnie. Zakratowane okno. Mam pomysł. Wyjdziemy przez drzwi. On jest taki przez cały czas.
Prowadź do swojego szefa. Wiedziałem, że jest pusty. Przepraszam, że muszę ci przeszkodzić, ale jesteśmy umówieni i nie chcę się spóźnić. Użyło mnie to. A więc, panie Marcos, proszę ze mną. A może wolałbym zostać tutaj i zaczekać na wojsko? Nie sądzę. Ten major jest jeszcze większym wariatem niż ty. Agencie Cooper, ja pójdę z panem. Czy ta dziwka też idzie? Pieprz się. Rzućcie broń. Nie powinieneś był tego powiedzieć od razu? Wyszedłem z wprawy. Wiesz, że nigdy nie noszę broni. To się mogło zmienić. Pamiętam twoją żonę i córkę. Wiesz, lubię czuć śmierć palcami. Zaraz ją poczujesz, ale nie w rękach. Tak jak powiedział mój przyjaciel, jesteśmy umówieni. Będę miał przyjemność, gdy cię dziś zabiję. Obiecuję ci. Odpieprz się. Straszny gnojek. Możemy już iść? Dom należy do was. Niech któryś z was dżentelmenów pomoże wstać damie. Wsiadajcie szybciej. Wystarczy, chodźmy obejrzeć nasz nowy dom. Dobra, mamy ich. Ale jak się stąd wydostaniemy? Bogler nie dał ci planu odwrotu? Moim zdaniem mamy dwie rzeczy do wyboru. Możemy przejechać bramę główną i naciąć się na całą armię. Albo po cichu wymknąć się bokiem.
Siadaj i zamknij się. Co z nami zrobicie? Zabijesz mnie? Gdybym chciał, już byś nie żył. Gdyby nie ona, nie rozmawialibyśmy o tym. Nie daj mi kolejnej okazji. Dlaczego tu jesteśmy? Mamy się spotkać z Voglerem. Z gubernatorem Voglerem? Tak, on to zorganizował. Chciał, żeby Marcos nie uciekł przed wojskiem. Chciał mieć pewność, że Marcos zapłaci za zabicie jego córki. Czyjej córki? Miała 14 lat. Chory psychopata. Za 6,5 godziny wojsko wkroczy do wszystkich stref ognia w całym kraju. To świetny plan. Myślisz, że się uda? A co ci do tego dupku? Kto to? Wszystko w porządku? Jak się pan tu dostał? Mam nadzieję, że zna pan drogę odwrotu. Tak, znam. To dobrze, bo my tam nie wracamy. Co jest grane? Kiedyś poznałam gubernatora Voglera w akademii. I co? On nigdy nie miał dzieci. Rzuć broń. Słyszysz, co powiedział? Co tylko rozkażesz, Ronda. Co ona w nim widzi? Dziękuję wam za dostarczenie mojego przyjaciela. Dziękuję. Widzicie, nie mogłem ryzykować, aby odkryto nasz mały klub. Mój przyjaciel zawsze był bardzo dyskretny. Jedyne, co mogłem dla niego zrobić, to pomóc mu się wydostać ze strefy. 1987, bardzo dobry rocznik. Chodźmy, przyjacielu, mój samochód już na nas czeka. Zaczekaj, obiecałem mu, że go dziś zabiję. Musimy już iść. Niech oni to zrobią. Ją też zabierzemy. Po moim trupie. Jeśli chcesz. Kretyni, sam to zrobię.
Dokąd cię wybieracie? Ja się tym zajmę. Jesteś dobry, Valentino, ale nie aż tak. On jest mój. Zaraz poczuję śmierć. Majorze, każdy ma swoją robotę. Znasz go? Tommy Cooper, mój partner. Chyba może to kogoś zainteresować. Gubernator jest tu postacią pierwszoplanową. Ją też może pan zabrać, majorze. A więc rzucam jak moja siostra. Myślałem, że nieźle trafiłem tym cygarem. Całkiem dobrze, całkiem.
Krew mi leci. Musimy ją zabrać do szpitala. Weź mój samochód. Mój samochód! Nie dotykaj stereo. Are you happy with your newfound friend? Just as happy as you were back then? Or are you here to ask if I'm gonna take you back? Well, it's been 6 years since I filled my beer with his. In a honky-tonk beside the Barbrick Hotel. Take one, Mark.